dzisiaj po raz pierwszy ma wyjść na trening. Mam nadzieję, że wszystko z nim będzie w porządku. Pewno to, że odczuwa dolegliwości po meczu z OKS-em, to jest minus tej całej sytuacji. Jeden pozytyw to taki, że być może będzie bardziej wypoczęty, ale na pewno trening z drużyną, trening z piłką no jest nieodzowny, żeby zawodnik był w optymalnej dyspozycji. Ale mam nadzieję, że dzisiaj, na dzisiejszym treningu, jutro jeszcze trenujemy, również mam nadzieję, że te dwa treningi Paweł normalnie będzie trenował, bo te dolegliwości ustąpią i myślę, że te dwa treningi na tyle przygotują Pawła do tego meczu, aby skutecznie i dobrze mu się zaprezentować w Gdańsku. To będzie mecz dwóch bardzo zmotywowanych drużyn, które dodatkowo będą stały pod dosyć dużą presją. I szczerze mówiąc, nie chciałbym, żeby ta presja zdeterminowała poczynania wojskowe jednych i drugich, ale nie wykluczam, że tak może się zdarzyć. Cele może inne, ale tak naprawdę jedni i drudzy chcą tego samego. Potrzebują jak ryba wody trzech punktów i pewnie będą o to walczyć od pierwszej do ostatniej minuty. Marek właśnie też, podobnie jak pani, traktuje ten występ jako taka dodatkowa motywacja. On bardzo by chciał zagrać dobry mecz, pokazać się z jak najlepszej strony przed kibicami z Gdańska, także wierzę, że tak będzie. Marek jest ostatnio w dobrej dyspozycji i sądzę, że ten mecz będzie również udany w jego wykonaniu, o ile Marek go rozpocznie w pierwszej 11. Czy nie będzie trochę szkoda, bo zwycięstwo Wisły w Gdańsku może oznaczać to, że Lechia spadnie z ekstraklasy? To dojdźmy do tego tak, na pewno ktoś się będzie cieszył po tym meczu. Tyle, może to jest taki, patrzmy pozytywnie, bo niestety taka jest piłka. Dwie drużyny się spotykają, ktoś musi być niezadowolony po tym meczu, ale ktoś się będzie bardzo, bardzo cieszył. Czy Lechia ma większe szanse na utrzymanie, czy Wisła na mistrzostwo? Jak by pan to ocenił? Właśnie jesteś mistrzem w zadawaniu trudnych pytań, są rejestr. Myślę, że jedni i drudzy mają takie same szanse. Są dwie kolejki, są dwa mecze, sześć punktów do zdobycia i wierzę, że nawet jeżeli którejś z tych drużyn nie uda się wygrać w sobotę, to mimo wszystko na koniec sezonu osiągnie każdy swój cel. Tego życzę i sobie, i Lechii.